Zaczynamy program Polacy to wiedzą, czyli jedyny teleturniej, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Ja nazywam się Robert Elgendi i przeprowadzę was przez emocjonującą rozgrywkę pełną barwnych momentów, pod warunkiem, że będą to barwy biało-czerwone, bo to kolor naszej flagi przecież, ale Polacy to wiedzą. Dzisiaj rzuconą im rękawicę podnieśli. Kłaniam się. Wiktor Rol z Łodzi, emerytowany pracownik łódzkich zakładów jedwabniczych, pasjonuje się malarstwem. Tak. I co najczęściej przenosi na płótno? Oczywiście kwiaty. No, domeną są kwiaty. Olejną? Technikę olejną, tak. Technikę olejną, tak. Czy to są obrazy, które wiszą na ścianach tak, w domu? Tak, wiszą w domu. Wiszą w domu, tak. Może sprzedajesz je? Nie, parę podarowałem. Dobrze. Trzymam kciuki. Kolejną uczestniczką Magdalena Styrnik z Warszawy. Zawodowo zajmuje się sprawdzaniem, czy działania klientów jej organizacji są zgodne z prawem, ale po pracy uwielbia spędzać czas ze swoim psem, bo tak wypoczywa najlepiej, prawda? Tak. Jak się wabi pupil? Mi. Jaka to jest rasa? To jest mieszaniec. Podejrzewam mieszankę dwóch ras, mini owczarka australijskiego i korgi, ale pewności nie mam. A mieszańce to bardzo zdolne. Bardzo zdolne bestie. Jakieś sztuczki zna? Takie podstawowe na razie zna, a resztę będziemy trenować. A ty znasz jakieś sztuczki, żeby tutaj sobie poradzić? Mam nadzieję. Okej, zobaczymy. Kolejny uczestnik to Damian Pytel z Campinosu, asesor komorniczy, który prywatnie lubi zwiedzać polskie zamki. To panie komorniku, takie pytanie, czy można zająć albo zlicytować zamek na przykład Malborku? Nie odpowiem na to pytanie, czy bezpieczeństwa nie. Okej, ale zamek Malborku? Można zająć. Warto go odwiedzić na pewno. W pierwszej kolejności. Warto też przyjść do naszego studia i uczestniczyć w tym programie. Zobaczysz. I ostatnia z naszych uczestniczych, Danuta Longshadow z Wise, koło Warszawy. Z zawodu dyrektor handlowy, z zamiłowania podróżniczka, która zwiedziła cały świat? Nie, ale dosyć. To gdzie cię jeszcze nie było? Jest jeszcze sporo, na pewno w Stanach mnie jeszcze nie było, ale to jest w planach. To jest najbliższy plan właśnie? Myślę, że tak. Być może po tym programie? Być może. Oby tak było. Myślę, że jesteście właściwymi osobami na właściwych miejscach. Możemy chyba zaczynać, prawda? Jak najbardziej. Jest trema? Nie. Nie. A jeżeli nawet jest ona minie, przed wami trzy rundy, w tym jedna finałowa, do wygrania ponad 40 tysięcy złotych. Brzmi okej, prawda? Brzmi bardzo dobrze. Zaczynamy? Tak jest. No to za chwileczkę poznacie zasady pierwszej rundy. W rundzie pierwszej każdy z uczestników po kolei naprzemiennie odpowiada na trzy pytania z 10 kategorii, które każdorazowo sam wybiera. Oto one. Dziecięce klimaty, geografia i podróże, historia, język, literatura i teatr, malarstwo, muzyka, polityka, gospodarka, społeczeństwo, przyroda i jej ochrona, a także sport. Na udzielenie odpowiedzi A albo B uczestnicy mają 5 sekund, a każda prawidłowa odpowiedź to 1000 zł. W tej rundzie nikt nie odpada. Chodzi o to, żeby zgromadzić jak najwięcej pieniędzy. Życzę wam jak największej sumy po tej pierwszej rundzie. Gotowi? Tak. No to zaczynamy. Rozpoczyna Wiktor, który wybierze którą kategorię? Ja wybieram literaturę i teatr. Bohaterem stworzonym przez Adama Mickiewicza jest A. Konrad Wallenrod, B. Kordian. Konrad Wallenrod. Odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową. Na twoim koncie 1000 zł. Dzięki. Dobrze się zaczęło. Magdo, która kategoria? Poproszę kategorię muzyka. Lubisz muzykę? Tak. Pytanie do ciebie brzmi. W piosence Hej Sokoły wsiada na koń kozak młody i czule żegna się. A z dziewczyną, B z rodziną. A z dziewczyną. Też na zielono, też prawidłowo. No wiadomo, jak czule, to z dziewczyną. Damianie, którą kategorię? Sport. Które wydarzenie związane ze skokami narciarskimi miało miejsce wcześniej? A. Złoto olimpijskie Kamila Stocha. B. Zakończenie kariery Adama Małysza. B. Brawo. Wiedziałeś, czy strzelałeś? Tak, wiedziałem. 1000 zł na twoim koncie. Adam Małysz zakończył karierę, pamiętasz może? Chyba w 11 roku. Dokładnie tak. 3 lata później złoto Kamil Stoch zdobył, olimpijskie. Danusiu, którą kategorię preferujesz? Dziecięce klimaty. Będziemy się bawić. Tak jest. I o to chodzi. Co siała baba, nie mając pojęcia, jak się to robi? A. Żyto. B. Mak. Mak. Oczywiście, że na zielono. Prawidłowo. Pamiętasz, jak to leciało?
Siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział. A to było tak. A to było tak. Wiktorze, wracamy do ciebie, ale zanim wybierzesz kategorię, tak, chciałbym cię jeszcze podpytać. Ty jesteś bardzo wszechstronnym artystą, bo malujesz, ale też i piszesz wiersze, prawda? Tak, piszę wiersze, tak. Wiersze miłosne wiersze, prosto z serca? Tak, to są przeważnie o uczuciu. No, tych wierszy na koncie mam w tej chwili około 300 już. A poza tym jestem w takim stowarzyszeniu poetów Akant w Łodzi. I też rozwiązujesz krzyżówki, prawda? Też, oczywiście. To jest taka dobra metoda, żeby poznać Polskę. Tak, no. Spotykamy się raz w miesiącu po prostu. A tutaj się spotkaliśmy dzisiaj, żeby wybrać kolejną kategorię, którą jest? No też, będziemy jechać dalej, no, literatura i teatr. Chłop, potęgą jest i basta. To cytat z A. Wesela Wyspiańskiego, B. Chłopów Rejmonta. A, z Wesela Wyspiańskiego. I to jest prawidłowa odpowiedź. Już w tym momencie 2000 na twoim koncie. A kto wypowiedział te słowa? Gospodarz. Dokładnie tak. Magda, to która ja kategoria? Ponownie muzykę poproszę. Jak jest dobrze, po co zmieniać, prawda? Oczywiście. Kto ma nie płakać, bo tu miejsca brak na twoje babskie łzy według Perfektu? A. Jolka, B. Ewka. Ewka. Brawo ty. To jest znowu prawidłowa odpowiedź. Damianie, wybrałeś poprzednio sport, zanim przejdziemy do kolejnego pytania. Ale nie ma tak łatwo. Jeżeli sport, to muszę cię zapytać, bo wyglądasz na sportowca. Dziękuję. Kiedyś uprawiałeś jakąś dyscyplinę? Jak byłem młody, to tak. Piłka nożna, siatkówka, biegi. O, grałeś piłkę nożną, a na której pozycji? Tak. Zaczynałem od ataku, ale bardziej chyba lubiłem środkowy pomocnik. Ale to w ofensywie generalnie czuję, że jesteś dobry. Tak, tak. No to zobaczymy, jak tutaj w ofensywie, bo musisz teraz gonić. Muszę gonić. Która kategoria? Zmienimy na historię. Autorem pierwszego słownika języka polskiego, sześciotomowego dzieła wydanego na początku XIX wieku jest A. Samuel Linde, B. Władysław Kopaliński. B. To nie jest prawidłowa odpowiedź, ale strzelałeś, prawda? Tak. Widziałem po oczach. To jest Samuel Linde. Danusiu, która kategoria? Geografia i podróże. Lubisz podróżować. Lubię, lubię. Nie ryzykujesz. Dobrze. Pytanie do ciebie. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej znajduje się A. w Poznaniu, B. w Lublinie. B. w Lublinie. No bo w Poznaniu Uniwersytet Adama Mickiewicza. Dokładnie. To była tak. Prawidłowa odpowiedź. Już masz 2000. Wiktorze, trzecie pytanie. Z której kategorii? Ja będę konsekwentny. Literatura i teatr. Powieść Pani Jeziora wyszła jako która część pięcioczęściowej sagi o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego? A. Pierwsza. B. Piąta. Piąta. Bezbłędny. Kolejna, trzecia prawidłowa odpowiedź, dlatego 3000 na twoim koncie. Magda, zanim porozmawiamy o kolejnej kategorii i pytaniu, to może właśnie o książkach, bo ty też bardzo lubisz czytać, tylko jakie powieści, jakie to są gatunki? Ja no, ze względu jakby trochę na wykonywany zawód czytam trochę thrillerów prawniczych, na przykład Johna Grishama. No ostatnio też książki Harlana Cobena, na podstawie których kręci się bardzo dużo seriali i to jest rzeczywiście wciągające. No i staram się też czytać trochę literatury po angielsku, żeby nie zapominać języka. Także tak naprawdę, no może nie książka tygodniowo, ale myślę, że tak raz na półtora tygodnia to ta książka pęka. A polscy autorzy, jacyś, którzy mogą równać się z Cobenem, nie wiem, Ladlamem, no bo to jednak klasyka tego gatunku? No tak, to znaczy się chyba jeszcze nie znalazłam kogoś, kto by się mógł równać z Cobenem na ten moment, ale jeszcze wiele przede mną, bardzo piękny stosik czeka, także wszystko przede mną i pewnie kogoś jeszcze znajdę. No dobrze, a gdzie znajdziesz kolejne pytanie, w której kategorii? Może zmienię na polityka, gospodarka i społeczeństwo. Dobrze, ambitnie. A więc pytanie do ciebie z tej kategorii brzmi. Kto stwierdza ważność wyborów do Sejmu i Senatu? A. Sąd Najwyższy, B. Państwowa Komisja Wyborcza. Państwowa Komisja Wyborcza. Wyparowało. Wyparowało, tak, tak. Sąd Najwyższy, to była prawidłowa odpowiedź. Tak, przekombinowało. Twoje konto niezmiennie zatrzymało się na 2000. Damian. To wróćmy do sportu. Ciekawe, czy będzie coś z piłki nożnej.
W którym stylu pływackim specjalizowała się Otylia Jędrzejczak? A w żabce, B w delfinie. B. Prawidłowo. A delfin inaczej? Motylek. Dokładnie tak. A żabka to klasyk. Dokładnie. Danusiu, tutaj jest jedna taka kategoria, która pasuje do twojej pasji, związanej z podróżowaniem. Ja chciałem zapytać o te podróże. Tak. Czy sama podróżujesz, czy w gronie znajomych? No byłaś między innymi w Indiach. Ja nie wiem, czy ja jako kobieta, piękna kobieta, wybrałbym się tam samodzielnie. Tak, akurat w Indiach było na zaproszenie na ślub mojego kolegi. Tak więc pojechaliśmy razem z ekipą. Z ekipą, z moim tatą, no, z moją rodziną. Nas było 6 osób. No, tam było takie skromne wesele na 2000 osób. Bardzo skromne. Bardzo skromne, trwało tylko 4 dni. Po 2 imprezy dziennie, skończyły mi się sukienki. Czyli jeżeli planujesz podróż, to najczęściej na dłużej, prawda? No bo jak się trafi takie wesele. Tak. Dobrze, to teraz koncentracja. Przed tobą trzecie pytanie, z kategorii której? Może zostańmy przy tej geografii i podróżach. Dobrze. Która latarnia morska ma wyższą wieżę? A. Stilo, B. Świnoujście. Świnoujście. Wiedziałaś czy strzelałaś? Strzelałam. Ale dobrze strzelałaś, masz dobre oko. Tak. Prawidłowa odpowiedź i to było ostatnie pytanie w tej rundzie, którą możemy już teraz podsumować. Dwójka z was, Wiktor i Danuta, zgromadzili po 3000 zł, byli bezbłędni. Po 2 poprawne odpowiedzi udzieliła Magda, a także Damian, macie po 2000. No i z tymi sumami wchodzicie do drugiej rundy, ale teraz zaczynają się prawdziwe emocje. Gotowi na nie? Tak. Tak. No to nie ma co czekać dłużej, prawda? Zaczynamy drugą rundę. W rundzie drugiej na naszych uczestników czeka 20 pytań z tych samych 10 kategorii. Ja czytam pytania, a oni zgłaszają się do odpowiedzi naciskając przycisk. W momencie naciśnięcia przycisku przestaję czytać, a uczestnicy mają 5 sekund na odpowiedź. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi dodajemy do ich konta 2000 zł, a w wyniku nieprawidłowej odpowiedzi odejmujemy 2000, no chyba że na koncie nie ma 2000, wtedy konto się zeruje. Osoba, która zgromadzi na swoim koncie najwięcej pieniędzy, wchodzi do finału. Wszystko jest jasne? Tak. No wiedza to jedno, ale teraz będzie trzeba naprawdę opanować emocje. Ruszamy? Dobrze. Tak jest. Rozpoczynamy grę od kategorii dziecięce klimaty. A pytanie brzmi, co rosło tam, gdzie strumyk płynie zwolna? Wiktorze, byłeś pierwszy? Stokrotka polna. I to jest prawidłowa odpowiedź. 2000 dodajemy do twojego konta. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał Gaj. Dokładnie tak. Drugie pytanie z kategorii geografia i podróże. Jak się nazywa wyspa, której terytorium Polska dzieli z Niemcami? Wiktor? Uznam. Uznaję tę odpowiedź. Uznam, to jest prawidłowa odpowiedź. Oczywiście na zielono się zaświeciło. Już masz 7000 zł. Zanim następna kategoria, zanim pytanie, zerknijcie na ilustrację. Może wam pomoże. Kategoria historia. A pytanie brzmi, kogo przedstawia Damian? Kazimierz Wielki. Też był wielki Mieszko I. Mieszko I to była prawidłowa odpowiedź, dlatego konto się wyzerowało. Następna kategoria język. Skoro ktoś wlazł między wrony, to co mu... Damian? Niech kracze tak jak i one. Dokładnie tak, a całe pytanie, jeżeli pozwolisz, brzmiało. Skoro ktoś wlazł między wrony, to co musi robić tak jak one? Krakać. Uznajemy tę odpowiedź. Stan konta wrócił do poprzedniej sumy, czyli do 2000 zł. Kolejne pytanie, literatura i teatr. Kto jest autorem cyklu kryminałów, których bohaterem jest prokurator Teodor Szacki? Nie zaryzykujecie? Czytacie książki przecież. Lubicie kryminały. Magda? Dobra, to ja. Zaćmienie. Jest trochę łatwiej. Zygmunt Miłoszewski. Proszę. Teraz może będzie łatwiej. Malarstwo. Kto jest autorem Śpiącego Stasia i Śpiącego Mietka? Wiktor? Nikt? Nie strzelamy? Stanisław Wyspiański. To są portrety rysowane pastelami. Tak, faktycznie.
A teraz znowu zerkamy, słuchamy i patrzymy. Oczywiście kategoria muzyka. Będzie zabawa, będzie się działo. Magda. I znowu nocy będzie mało. Prawidłowa odpowiedź. I czego będzie mało? Takie było pytanie. Oczywiście to jest Bałkanica, singiel zespołu Piersi. Kolejne pytanie z kategorii polityka, gospodarka, społeczeństwo. Z ilu członków składa się Zgromadzenie Narodowe? Wiktorze? 600. 600. Niestety nie, pomyliłeś się o 40. Nie, 560. Tam jest 100 senatorów, a 460 posłów. Posłów, tak. Kolejna kategoria to jest przyroda i jej ochrona, ale zanim to popatrzcie znowu. Populacja tego dzikiego kota w Polsce nie przekracza prawdopodobnie 200 osobników. Jak się nazywa ten gatunek? Magda? Żbik. Na zielono. Prawidłowa odpowiedź. Oczywiście to są dane szacunkowe, ale około 200. Kolejne pytanie z kategorii sport. W 2009 roku polski zawodnik otrzymał nagrodę piłkarza ręcznego IHF, czyli tytuł najlepszego piłkarza ręcznego na świecie. Kto nim jest? Patrzę na Damiana. Nie zaryzykuję. Nie? Nikt się nie pokusi? Dobrze. Ja trochę się znam na sporcie, tak trochę. Sławomir Szmal, który grał na pozycji? Bramkarza, dokładnie tak. Dziecięce klimaty teraz. Jak ma na imię krasnoludek z programu dla dzieci pod tytułem Budzik? No, odwagi więcej. Pamiętajcie się, że jak uda wam się trafić, no to będzie większa suma, a potem być może finał. Dobra, Piksel. Kategoria geografia i podróże. Które województwo jest najmniejsze? Damian? Opolskie. Brawo. Piątka, a może nawet szóstka z geografii? Była. Teraz w tym momencie tak patrzę, no idziecie niemalże porówno. No, nasz 6 tysięcy na prowadzeniu Magda, tuż za nią Wiktor, Damian 4 tysiące i Danusia 3. To się wszystko jeszcze może zmienić. Kategoria teraz historia. A pytanie brzmi, w którym roku parafowano układ o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski? Danusiu? 1989. Dwa lata, zaryzykowałaś. 1991. No niestety, ale trzeba ryzykować, żeby zbierać pieniądze, żeby ich uzbierać jak najwięcej, a potem znaleźć się w finale. Kolejne pytanie z kategorii język. Na czym wyszedł raczej nie na ile Damian? Na mydle. Nie musiałem dokończyć tego pytania. To jest prawidłowa odpowiedź. Rzeczywiście, na czym wyszedł raczej nie najlepiej, przysłowiowy Zabłocki. Tak jest. Kolejne pytanie. Literatura i teatr. Co, konkurując z siostrą, zbierała balladyna? Wiktor? Z Aliną. Alina i balladyna. Całe pytanie brzmi w ten sposób. Co, konkurując z siostrą, zbierała balladyna w dramacie Juliusza Słowackiego? A odpowiedź brzmi maliny. Maliny, tak. Dlatego już teraz masz 3000, niestety. Kategoria malarstwo, ale zanim znowu popatrzymy, posłuchamy. Czyim dziełem jest ten portret? Damian? Jan Matejko. Tak. Brawo. To jest portret dzieła Jana Matejki, który przedstawia? Stańczyka. Oczywiście. Damian w tym momencie 8 tysięcy na prowadzeniu. Danusia, najmniej. Musisz koncentrować się, więcej odwagi. Ryzykuj może. Muzyka. Lubicie wszyscy muzykę. Wiersz Michała Bałckiego pod tytułem Za chlebem lub Dla chleba. Stał się tekstem popularnej pieśni Biesiadnej.
Jakie są jej pierwsze słowa? Wiktor? Góralu, czy ci nie żal? Brawo! Góralu, czy ci nie żal? To jest prawidłowa odpowiedź. 5000 na twoim koncie. Polityka, gospodarka, społeczeństwo. W którym roku Polska dołączyła do Unii Europejskiej? Damian? W 2004. To jest prawidłowa odpowiedź. No, im bliżej finału, naprawdę większa koncentracja i większa dramaturgia. I o to chodzi. Dobra też zabawa, mam nadzieję. Tak. Kolejna kategoria, przyroda i jej ochrona. A pytanie brzmi. Jak się nazywa najmniejszy i najlżejszy ptak Polski i Europy? Damian? Koliber. Nie. Widziałeś kolibra? Na obrazie. No ja też, w Atlasie. Myśli królik. Do tego twoje konto w tym momencie się uszczupliło o 2000 zł. Kolejne pytanie, kategoria sport. Który klub piłkarski jest nazywany drużyną Białej Gwiazdy? Wisła Kraków. Wisła Kraków. To była prawidłowa odpowiedź. Zaświeciło się na zielono. I wiesz, co się wydarzyło? Koniec. Masz 10000 zł. No a to było ostatnie pytanie. Jesteś zwycięzcą drugiej rundy. Gratuluję. Gratuluję wam także udziału w naszym programie i tej dramaturgii, bo jak widzicie, no, każdy z was zgromadził pokaźną sumę. 5000, Wiktor, Danusia 1000, Magda 6000, no i Damian zwycięzca, taki absolutny lider, który wchodzi do finału, w którym czeka na ciebie teraz 10 pytań, na które będziesz musiał odpowiedzieć tak lub nie i będziesz miał na to 90 sekund, ale nie musisz wcale do tego finału wchodzić sam. Możesz zabrać kogoś z pozostałych uczestników ze sobą. Po pierwsze, będzie ci być może łatwiej, jak się skonsultujesz. Po drugie, zsumujecie kwoty, które uzbieraliście przez te dwie rundy, no ale potem będzie trzeba się podzielić porówno. Jaką decyzję podejmujesz? Do finału wchodzisz sam, czy zabierasz kogoś? Zabieram kogoś. Kogo? Wiktora. Dobrze. Wiktor i Damian wchodzą zatem do finału, a paniom dziękujemy. Było nam bardzo miło. Może następnym razem się uda. Mam nadzieję, że wywieziecie stąd dobre wspomnienia. Nie uciekaj jeszcze, Danusiu. Nie. Może obejrzysz finał. Zaczynamy finał. Kategorie się nie zmienią, a zasady finału są takie, że musicie prawidłowo odpowiedzieć na 10 pytań. Macie na to 90 sekund. Odpowiedzi tak lub nie. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi z waszego konta ubywa 10%. Jeżeli wystarczy czasu, ja wrócę do pytania, na które udzieliliście nieprawidłowej odpowiedzi. No i tylko jeszcze jedna decyzja przed wami. Naradzajcie się, ale jedna osoba będzie odpowiadała. Kto to będzie? Kto będzie kapitanem drużyny? Ja będę odpowiadał. Damian. Wszystko jest jasne? Tak. Czas, start. Tężnie solankowe w Ciechocinku zbudowano w XVIII wieku, tak czy nie? Tak. Reżyserem kultowej komedii Nie lubię poniedziałku jest Stanisław Bareja. Tak czy nie? Nie. Najwyższy szczyt Polski znajdujący się poza Tatrami to Śnieżka. Tak czy nie? Tak. Jan Paweł II odwiedził Polskę jako papież 6 razy. Tak czy nie? Nie. Polski alfabet ma 36 liter. Tak czy nie? Nie. Akcja Chłopów Reymonta rozgrywa się w Bohaterowiczach. Tak czy nie? Nie. Piosenkę Zegarmistrz Światła Tadeusz Woźniak nagrał z Alibabkami. Tak czy nie? Nie. Najstarszym rezerwatem w Polsce jest rezerwat Cisów w Borach Tucholskich. Tak czy nie? Tak. Anita Włodarczyk ma na koncie 3 złote medale z Igrzysk Olimpijskich. Tak czy nie? Tak. Pałac na Wyspie w Warszawskich Łazienkach nie jest przykładem klasycyzmu w architekturze. Tak czy nie? Nie. Tężnie solankowe w Ciechocinku zbudowano w XVIII wieku. Tak czy nie? Nie. Nie. Najwyższy szczyt Polski znajdujący się poza Tatrami to Śnieżka. Tak nie. czy nie? Piosenkę Zegarmistrz Światła Tadeusz Woźniak nagrał z Alibabkami. Tak czy nie? Tak. No i wiecie, co się stało? Trochę wygraliśmy. Trochę wygraliście, a wiecie ile dokładnie? Nie, nie wiemy. Dokładnie 10 935 zł. Jak się okazuje, to była bardzo dobra decyzja.
Wybór Wiktora, prawda? Tak. No czym i ci pomógł najbardziej? Gdzie się zawiesiłeś? No chyba literatura. Literatura i te alibabki. Super sprawa, gratuluję panowie. Pamiętajcie, nagrodą dzielicie się po połowie. Tak jest. No co dwie głowy, to nie jedna. Ciekawe, jak będzie wyglądał kolejny odcinek. Czy jedna osoba będzie w finale, czy dwie? Zobaczymy. Do zobaczenia.